Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, szanowni państwo, moi drodzy, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. A potem porozmawiamy na temat psalmu 19 i na koniec ogłoszenia związane z aktywnością na tym kanale Trzeba Przeżyć. Kwadrat z Łagiem, Mirosław Antoni Glaźmak komentuje. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wrzać serca nasze, abyśmy poznając za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż byli doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. A teraz sięgniemy do Biblii. I przeczytamy fragment psalmu 19. Prawo Jahwe jest doskonałe. Jest pokrzepieniem duszy. Ustawy Jahwe są niezmienny. Uczą prostaczków mądrości. Nakazy Jahwe są słuszne. Przynoszą sercu radość. Przykazania Jahwe są nieskazitelne. Rozjaśniają oczy. Bojaźń Jahwe jest czysta, trwająca na wieki. Wyroki Jahwe są prawdą. Wszystkie sprawiedliwe. Cenniejsze są od złota. I słodszy nad miód, nad patokę z plastru miodu.
choć sługa Twój przestrzega je gorliwie i bardzo sumiennie stara się je zachować. Cóż jednak zdoła spostrzec bezwiedne uchybienia? Zechciej mnie uwolnić od błędów popełnionych nieświadomie. Ustrzeż także sługę swego od grzechu pychy, by mną nie owładnęła. Od grzechów pychy by mną nie owładnęły. Wówczas bez skazy będę i wolny od ciężkich przewinień. Niech słowa moich ust i myśli mego serca znajdą upodobanie u Ciebie, Jahwe, opoka moja i mój Wybawicielu. Nakazy Boga, nakazy Jahwe mogą być oczywiście dla nas ciężarem. Mogą być utrudnieniem. Możemy halo?
No nie wiem, co to oznacza. Zamykamy. Zamykamy. Tu zamykamy. Tu zamykamy. O, jest. Tak. A więc, moi drodzy, bywa tak, że mamy taką świadomość i tak uważamy, że Boże nakazy, one nas ograniczają. One nas ograniczają. Tak być nie musi. Mogą być naszą radością. Możemy je mówić z przyjemnością, możemy dostrzegać w nich pokrzepienie duszy. Warto je przestrzegać. Serca są nieskazitelne, objaśniają oczy. Jahwe jest czysty. Wyroki Jego są prawdą. Tak. Moi drodzy, nie wiem, co się dzieje. Z rozmyśleniem zakończymy. Przepraszam, mam nowy sprzęt. Dużo lepszy i uczę się jeszcze tego. Wszystko tak jest, jak trzeba. Dziękuję. Zapraszam do modlitwy o uzdrowienie. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus udzielił daru uzdrowienia za pomocą, a moim pośrednictwem za pomocą internetu. To było 2, 9 i 15 sierpnia 2024 roku. No i cieszymy się z tego. Dziękujemy Bogu. Módlmy się, żeby ten dar uzdrowienia się nie kończył. Żeby trwał rok od rozpoczęcia. Poza tym przywódca duchowi narodu i społeczeństwa polskiego działa aktywnie. Proszę o wsparcie tego kanału. Pożegnam się. Jeszcze tylko modlitwę egzorcystyczną. Święty Aniele, Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciwko niegodziwości, zasadzką złego ducha. Bądź naszą ochroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie odprosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatan na inne duchy, które na zguby tych ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stronić to piekła. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Niech nas Bóg wspomaga w walce ze złem i zachowa nas do życia wiecznego. Ciebie prosimy, Panie, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Szczęść Boże.